Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szczypson i witam was oczywiście kolejnego dnia 19.19 na odcinku. Zanim rozpoczniemy odcinek, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z tym, co tutaj się dzieje, ponieważ dzieją się rzeczy straszne. Od 2 dni na Palionowie grasuje Pennywise i naprawdę nie spodziewałem się, że kiedykolwiek jakiś psychiczny klaun zawita na Palionowo, ale dzisiaj właśnie to się stało. Znaczy w sumie nie dzisiaj, tylko już 2 dni temu. Dodatkowo straciłem moje konto w Minecraft, więc aktualnie jestem na innym koncie. Dalej przeżywam to, no bo jednak straciłem konto. No wiecie, troszkę mi smutno, że straciłem to konto i już w sumie raczej go nigdy nie odzyskam, no ale niestety trzeba z tym jakoś żyć. W dzisiejszym odcinku postanowiłem, że pójdę do Dave'a i razem z nim ogarnę, co możemy zrobić, żeby pokonać tego Pennywise'a, ponieważ jakiś sposób musi na pewno istnieć. Więc lecimy, po intrze się widzimy. No i po intrze jestem na chacie, zbieram się do tego właśnie, żeby pójść do Dave'a mu, przedstawić całą sytuację, jak to będzie wyglądać. Myślę, że... Znaczy, przedstawić mu sytuację, pogadać z nim, jak to ma wyglądać, no bo sytuacja nie jest zbyt kolorowa. Ja jeszcze tylko chciałem sobie zabrać więcej pochodni, bo zauważyłem teraz, że nie mam ich. O, tu jest 16, to idealnie mi wystarczy. Czy coś jeszcze tu potrzebuję? Chyba nic więcej. Tu jest jakiś miecz, ale miecz? Nie, nie chcę miecza. Dobra, lecimy w takim razie do Dave'a. To jest bardzo nieśmieszna tabliczka. Dlaczego tu pisze RIP Dave? Czy mam nadzieję, że Dave'owi jest wszystko, że z nim się nic nie stało? Czekajcie, idę do niego na chatę zobaczyć, czy wszystko z nim jest okej, no bo... Ej, teraz to się przestraszyłem nawet trochę, wam powiem, widzowie. Nie jest kolorowo, jeszcze się noc zrobiła. A jak się noc robi, to jest naprawdę niefajnie w Minecraft. Dobra, wejdźmy. Halo, Dave! Halo! Czy jest tu gdzieś na chacie? Halo! Halo, Daveson! Halo, halo! Czy jest tu gdzieś Dave? Co to jest? Nie wiecie, parszywce, że nie warto wchodzić do kogoś do jego mieszkania. Teraz to ja dam ci zagadkę. W tym domu jest ukryta moja twarz, ale zobaczysz ją tylko, jeżeli zbierzesz 10 jabłek ukrytych w domu. Następnie daj je do skrzyni pod kanałami, wtedy... Co? Czy Dave poszedł do kanałów sam? Czy Dave poszedł do kanałów sam? Ej, widzowie, to nie jest śmieszne. Czekajcie, pójdę jeszcze na górę, ponieważ ja faktycznie nie widziałem Dave'a już dawno tutaj nigdzie. Normalnie to gdzieś się tam mijamy na Palionowie chodząc, a tutaj normalnie już go nie widziałem. No, chyba dobre, nie wiem, od wczoraj w sumie, wczoraj chyba go ostatni raz widziałem. Więc nie jest kolorowo, tylko teraz pytanie, gdzie on jest? Ja tutaj patrzę na te wszystkie piętra i nie widzę go totalnie. Tu są jakieś skrzynki, nie ma żadnych informacji zostawionych. Tu jest jego sypialnia, ja nie wiem, tu jest złote jabłka. Czy miał właśnie zebrać złote jabłka? Może on ich nie zebrał, skoro tutaj jest. Ej, dobra, może jest szansa, że on jeszcze żyje. Ej, przerażające jest to, że jest jakaś tabliczka, w której jest napisane RIP Dave i są tylko dwie opcje, które mogłyby to zostawić. Albo bzyku, albo właśnie ten, jak on się nazywa. No ten Pennywise, nie? W ogóle tak swoją drogą to zniknął Lucifer. Jakby no nie ma Lucifera i to też jest całkiem ciekawa sprawa, bo totalnie, no nie ma go. Był kiedyś i znikł. Dobra, no w każdym razie wróćmy do rzeczywistości. Jest Pennywise, to wiemy na pewno. Ukradł mi konto, co się bardzo źle zapowiada i mamy tabliczkę przed domem RIP Dave. To wszystko wskazuje na to, że nie dzieje się dobrze, widzowie, i to naprawdę nie dzieje się dobrze. Ja jestem tylko ciekaw, czy to jest jakiś nieśmieszny żart, czy jednak... Nie wiem, dobra, widzowie, pójdźmy może do tych kanałów. No, w sensie, strasznie nie chcę tam iść, ale powinniśmy tam pójść, no skoro jest taka tabliczka RIP Dave, dodatkowo wiemy, że Dave poszedł do tych kanałów, więc jeżeli tam poszedł, to powinny być jakieś jego ślady tam właśnie, więc jeżeli tam wejdziemy, no to powinna być jakby, powinno to być wszystko jasne, tylko ja to pan nie chcę tam, tak bardzo tam nie chcę wchodzić na dół, nie wiem, jeszcze to jest, to było otwarte, czy ja to otworzyłem przed chwilą? Ej, nie pamiętam, czy ja to otworzyłem, czy nie. Jeżeli to było otwarte, to możliwe, że Dave wszedł i nie zamknął tego za sobą. O nie, widzowie, to wszystko wskazuje na to, że on faktycznie tam poszedł. Dlaczego Dave poszedł sam? Ja się zastanawiam. Dobra, wchodzimy. 3, 2, 1, 0. Co to są za dźwięki? Pochodnie wezmę do ręki. Co tu się dzieje? Dlaczego tu są takie dźwięki? Tam się coś świeci. Tam się coś świeci. O! Był tam! Widziałem go tam, nie, on tu straszy z samego początku. Co to jest? To jest miecz! To jest jego głowa! Potężniaczek. Ej, to jest miecz od Dave'a! To jest miecz od... Był tu! Dave tutaj był! O nie, najgorzej, tam jest jakaś głowa Pennywise'a. Nie, to jest przerażające. Uuu. Nie, to jest tak strasznie! Ja tu nie chcę przebywać. Nie wiem... Muszę iść poszukać Dave'a. Czy tam poszedł w lewo, raczej tam, bo tam jest głowa. Czy on chce mnie ściągnąć może w jakiś...
Nie wiem totalnie, co mam myśleć widzowie o tym, co tu się dzieje. Ja! Nie, on tu jest! On tu jest! Nie, nie słyszę go tutaj, to jest najgorzej! Dobra, idę tu, mam miecz najwyżej. Najwyżej dostanie w ciosa. Ja patrzę, muszę patrzeć plecy też. Muszę patrzeć plecy. Tam jest na końcu, widziałem go, tu jest jakaś jego głowa. Nie, najgorzej. Czy tam do przodu, czy w prawo? Ja powinienem pójść za nim, może... Może on mnie zaprowadzi do Dave'a, proszę, żeby on mnie zaprowadził do Dave'a. Błagam, tam jest kolejna jego głowa. On nie, on chce mnie... Pojawił się przede mną. Nie, widzowie. Czy ja mogę stąd już uciec? Proszę, błagam, czy ja mogę stąd już uciec? Ja bardzo tu nie chcę być, bardzo tu nie chcę być. Dobra, bo zobaczmy tu na lewo. Tam jest jakaś długa droga. Tam jest kolejna głowa. Ej, idę w stronę głów, może one mnie zaprowadzą do Dave'a. O kurde, nietoperz! Boże, jak się wystraszyłem nietoperza! Jak tu straszy w tych kanałach, to jest najgorsze miejsce na palion. Łooo, on biegnie za mną, idę tu, co to jest za głowa? Tu jest jakieś wyjście? On tam był, ja wypływam tu do góry. Tu jest coś? O, tu jest kolejna głowa. Co to jest za... Co jest gra... Nie, słyszę go tutaj dalej. Tu jest głowa Dave'a. Ej, o co chodzi? O co tu chodzi? Dlaczego? Co to jest? O co tu chodzi? Dlaczego tu jest tyle głów? Wiecie, co mi to przypomina? To jest chyba ta moja baza, którą ja miałem przeciwko Lucyferowi. Ona się tak pozmieniała, ja już tu się stąd wyniosłem dawno. Tu było wejście. I on tu rozlał lawę i zamurował to szybą, żebym ja tutaj nie mógł... Żebym ja zginął, jak tu wejdę do tej bazy ponownie. Nie, to jest... Znowu tu jest! Nie, wychodzę! Wracamy z powrotem do kanałów. Nie, proszę, ja tu nie chcę przebywać. Nie chcę tu kolejny nietoperz. Nie wiem, idziemy zwiedzić te kanały. To nie, tutaj nie było Dave'a. On gdzieś tutaj musi być uwięziony w tych kanałach na 100%. Widzieliśmy go tutaj. Jest za mną! Nie. Tu jest kolejny kanał gdzieś na bok. Jezu, ile tu jest zakrętów. Ja nie chcę tu przebywać. Nie wiem, nie, dobra, wychodzę stąd. Nie chcę tu być. Wracam do domu. Nie chcę tu być. Wyjdę tu kiedy indziej. Nie jestem na to gotowy zdecydowanie. Nie jestem. Co to są za dźwięki? On tam jest. Nie, dobra. Gdzie było wyjście? Gdzie był powrót do domu? Co to są za krzyki? Ja tu nie chcę przebywać, widzowie. Nie, proszę. Gdzie jest wyjście? Tam było? Czy tam jest wyjście? Czy tam to było? Już się pogubiłem. Nie, co to są za płacz? Tam jest jakiś płacz? Nie, to nie w tą stronę, to było chyba w drugą. Ja już nie... O nie, znowu jego śmiech, on się co chwilę tu śmieje. Tutaj jest tak strasznie w tej kopalni. Znaczy kopalni, Boże, kanałach. On był tu za rogiem, ja boję się, że... Tam jest wyjście. On jest przy wyjściu akurat, to dlaczego? Jak ja mam stąd wyjść teraz? Dlaczego on tam straszy? Nie, już mam dość, widzowie, już mam dość. Nie wiem, ale on co chwilę pojawia się i znika, więc może go już tam nie będzie, może będę mógł wrócić, czy coś. Proszę, czy nie? Nie? Nie wiem, ja boję się, że on tam będzie na górze. To jest nieoczywiste właśnie, nie wiem, może powinienem pójść gdzie indziej jeszcze? Czy tu są jeszcze jakieś inne miejsca, do których ja powinienem pójść? Tu gdzieś na bank jest Dave, tam nie byłem chyba jeszcze. Dobra, pójdę w tą stronę. Ale tu jest strasznie, dlaczego tu jest takie dźwięki tu są w tych kanałach? Dlaczego? Znowu tam był. Ja tu nie chcę być, ale muszę znaleźć Dave'a, no nie. Dobra, idziemy tu za rogiem, co tam jest? Co tam jest za rogiem? Ale długi korytarz! Jest tam! Nie. Znikł. Nie, ja tu nie chcę być. Dobra, idziemy wzdłuż tego korytarza powoli. Tam coś jest na końcu? Jakaś ściana? Czy jest jakiś zakręt, czy coś? Nie wiem, proszę. Czy tam coś jest? Nie, przerażają mnie te dźwięki, widzowie. To jest najgorsze, co może... On tam jest, biegnie w tą stronę, ja nie chcę. Nie, on biegnie dalej za mną, nie. Biegnie? Znikł znowu. No i to jest to, i on się znowu pojawi teraz z drugiej strony. Ja jestem osaczony, już nie... O, te jego śmiechy są tak nieprzewidywalne. Nie wiem. Ja się... O nie,
nie, był za mną, był za mną. I znowu znikł, Nie. Ja już nie wiem, co mam zrobić. Co? Ja nie znalazłem Dave'a dalej, ja nie mogę stąd wyjść bez niego, no przynajmniej mam miecz jego. Nie, tam jest znowu, no nie, dlaczego? Nie wiem, ja może pójdę z nim walczyć, co? Ja gdzie jeszcze nie byłem? Tam byłem, no tam na końcu korytarza, tam jest chyba ściana, więc nie, tu gdzieś pójść. Ja wydaje mi się, że ja we wszystkich miejscach nie byłem, a powinienem zwiedzić to wszystko. Tu gdzieś te głowy do czegoś muszą prowadzić, no. Tylko nie wiem. Znowu jest jakiś śpiew. Nie, widzowie. Nie, dobra, nie, ja tu nie mogę, nie mogę tu być. Nie mogę tu być, ja wracam z powrotem. O, nie, jest tu znowu. Pojawił się. Nie, on tu był za ścianą, teraz. Nie, zostaw mnie, proszę. To znikł znowu, dobra, idę do wyjścia, już mam serdecznie dosyć bycia w tych kanałach. Mam już dość, to jest za głośno, to jest jakiś dziwny... Był tu chyba. O kurde. Nie, jest tu, no i on ciągle czeka przy tym wyjściu, nie mogę tam podejść. Nie, z każdej strony, z jednej i z drugiej. Już mam dość, Boże, jak mi serce bije. Proszę. Gdzie on jest teraz? Znikł znowu. Tam był? Był chyba za rogiem. O nie, co to za śmiech? Co to za śmiechy? Szczypso. Co jest? Niestety to koniec. Dave jest Nie, dobra, wychodzimy stąd. Nie chcę tu być, nie chcę być w tych kanałach, to jest najgorsze. O Boże. Najgorsze miejsce na świecie. W tych kanałach straszy ewidentnie. Tam się dzieją rzeczy straszne. Nie chcę tam przebywać. Jestem obsrany totalnie. Widzowie, kończę w tym momencie odcinek. Nie wiem, co mam robić. Dave chyba został porwany. Znaczy, on nawet powiedział, że Dave jest mój. Nie, to jest najgorszy dzień w moim życiu. Napiszcie mi koniecznie w komentarzu, co się stało z Dave'em. Muszę go uratować jakoś. Muszę się skontaktować z Bzykiem i razem z nim pójść zawalczyć z tym Pennywise'em. Tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Trzymajcie się. Pozdro. Pa, pa.